Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Już dziś robimy wielki challenge LEDów. Obiecałem Wam ten filmik, więc czekamy na zmrok, auta ustawione. No i rzucimy źródło światła tutaj na działkę. Odległość tutaj jest około 35 metrów z tego co pamiętam. I zobaczymy jak świeci fabryczny LED w wykonaniu Mazdy. No i LED, który już wiecie, nieraz nagrywałem filmiki, czyli chiński LED na bazie niby diod Philipsa. One całkiem ładnie świecą, chociaż raz zestawiłem Hondę ze Skodą Octavią. Nie wiem, czy pamiętacie taki filmik. Ta Octavia też była na fabrycznych LEDach. No i te LEDy chińskie wypadły, no może nie znacznie słabiej, ale powiedzmy sobie szczerze słabiej. Tak więc jestem ciekawy dzisiejszego porównania, więc czekamy na zmrok. I witam ponownie, mamy zmrok. Na razie włączyłem postojówki tu i tu. I taka już pierwszy wniosek mi się nasuwa, że postojówki w Mazdzie są dużo, dużo mocniejsze. W Hondzie LEDy są też fabryczne. I tak patrząc, nie wiem czy to kamera ujmuje, ale patrząc tak po prostu otrzyma na żywo, ewidentnie postojówki Mazdy są mocniejsze. No nic, kładziemy kamerę na statyw, no i włączamy krótkie tu i tu, a w drugim filmiku porównamy sobie długie tu i tu, gdyż na długich też mam wsadzone LED. Ok, moi drodzy, i na początek włączyłem światła mijania w Mazdzie. Mam wrażenie, że świecą dosyć krótko. Tam z tyłu widzicie, ustawiłem trójkąt. Tak jak mówiłem, działka ma około 35 metrów i trójkąt nie jest oświetlony. Włączę teraz mijania w Hondzie. No i nie wiem, czy to widzieliście, pewnie tak, na kamerze w Hondzie świecą dużo dalej. Teraz wyłączę Mazdę. Także w tym momencie tylko Honda i dołączam Mazdę. Wyłączam Hondę. Ok, czyli w tej chwili świeci tylko Mazda. I teraz włączę tylko Hondę. I tak pomyślałem, że może jeszcze zrobimy jedną rzecz. Wsiądę za kierownicę i spróbuję to nagrać z perspektywy kierowcy. No kamerę niestety będę trzymał w ręce, no ale może to jakoś wyjdzie. No i spróbuję podjechać autem w kierunku tam trójkąta jednego i drugiego. Zaczniemy od Mazdy. Ok, i siedzę za kierownicą Mazdy. Tak to mniej więcej wygląda z perspektywy kierowcy i jadę w kierunku trójkąta. I cofnę. Okej, i teraz idę do Hondy. Okej, i jestem w Hondzie i tak to wygląda z perspektywy kierowcy. No i jadę w kierunku trójkąta. I cofam. I teraz może jeszcze pojadę w kierunku domu. Tam pod domem mam poukładane drzewo, więc zobaczymy jak będzie wyglądała linia odcięcia na drzewie i z Hondy i z Mazdy. Jadę powolutku.
Światła są ustawione na zero. Ok, i za chwilę zrobię to samo Mazdą. Tu też widzimy linię odcięcia na blaszaku. Zobaczymy, jak to będzie w Mazdzie. Ok, i jestem w Mazdzie. Generalnie nie wiem, jak to wyjdzie potem już na monitorze, jak to wszystko zgram, ale no moje pierwsze wrażenia są takie, że światło z Mazdy jest ewidentnie jaśniejsze. No nic, jadę dokładnie po śladach Hondy w kierunku tam domu. Nie pamiętam w tym momencie, jak świeciła Honda, ale chyba wyżej. I linia odcięcia na blaszaku. Okej, dzięki jeszcze raz.